Namaste, Maria Bukardistej z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj moje sprawozdanie osobiste z naszego wczorajszego 95 Rytuału dla Matki Ziemi, pełnia Księżyca w Pannie 27 lutego 2021. Roku. Roku. Prosto z mitycznej Atlantydy, z magicznej oazy, na zewnątrz szaleje orkan. Jak o tej porze roku jest to normalne i naturalny. Ten żywioł powietrza w pełni. Nasze spotkanie, dzisiejsze spotkanie, bardzo spontaniczne, jak każde moje sprawozdanie z Rytuału dla Matki Ziemi. Będę szukać odpowiednich słów, aby przekazać Ci wszystko to, co ważne, wszystkie moje przeżycia, ponieważ. To wszystko jest tak wyjątkowe, że bardzo trudno znaleźć odpowiednie słowa, aby to opisać. Wczorajszy 95. rytuał dla Matki Ziemi rozpoczął się przed godziną 22 czasu polskiego, mimo tego, że zawsze na 22 jest wyznaczony start, to czasami te rytuały zaczynam wcześniej, i zaraz po naszym rytuale dla Matki Ziemi miał miejsce jeden z największych w moim życiu: rytuał świec intencyjnych. Ty wiesz, że. Duże rytuały świec intencyjnych zazwyczaj odbywają się u mnie w czasie pełni i w czasie nowiu. To są szczególne energie, y, które mają odpowiednie wibracje, aby czasami coś nowego rozpocząć, coś aktywować, od czegoś się uwolnić. Naturalnie świece intencyjne są możliwe. Y, w każdym dniu, w każdym momencie, ale ja zawsze wybieram taką, taką odpowiednią wibrację energetyczną. Czyli nawet jeżeli ktoś zamawia u mnie świecę w tygodniu, to może zdarzyć się tak, że będzie ona zrealizowana natychmiastowo, a czasami, na przykład, dopiero w przeciągu następnych Dwóch dni, czy kilku godzin, czy kilkunastu godzin, zawsze w tym odpowiednim momencie. Natomiast rytuały pełni i rytuały nowiu zawsze mają tą wyznaczoną godzinę i tak wczoraj miał to również miejsce. Wczoraj to był dla mnie rytuał rekordowy. Jeszcze nigdy wcześniej nie miałam takiej ilości świec do wykonania, takiej ilości intencji. Także wczorajszy wieczór. Był dla mnie takim pobiciem mojego osobistego rekordu. Czyli nie tylko rekordu ilości, ale przede wszystkim koncentracji, wytrwałości, utrzymania najwyższych wibracji, przekazania wszystkiego siłom wyższym, czyli każda intencja. Każda intencja to jest wydzielony kanał energetyczny, poprzez który. Dana intencja płynie do wszechświata, która jest połączona z tą osobą, dla której ta intencja jest, jest przekazywana, czyli od której ta intencja płynie do wszechświata. Każda świeca to jest taki wydzielony ym, skrawek przestrzeni energetycznej, gdzie wszystko jest idealnie dopasowane, gdzie pod tą świecą znajdują się dane tej osoby. Yy, jeszcze raz wypisana intencja lub intencje, e, odpowiednie dodatki, odpowiednie rośliny. E, wszystko ma, ma swój szczególny układ w takim rytuale, i wczorajszy rytuał był dlatego dla mnie rekordem, że musiałam w bardzo krótkim czasie, niezwykle intensywnie, to wszystko przeprowadzić. Wszystko się udało z pomocą siły wyższej, naturalnie niemożliwe staje się możliwe. I tak rozpoczęłam zaraz po rytuały dla Matki Ziemi i skończyłam tuż przed północą. Ty wiesz, że zawsze odradzam, by jakiekolwiek rytuały robić po północy, po północy y, już inne energie działają, te energie mroku, czyli y, wszystko to, co negatywne, y, króluje w powietrzu. Dlatego, wszystko, cokolwiek chcemy osiągnąć, należy wykonać do północy, i o północy już najlepiej być w łóżku. Ale tak samo w południe. Y, południe jest również takim szczególnym momentem, gdzie również odradzam jakichkolwiek. Takich spontanicznych działań, bo wszystko musi być bardzo przemyślane, bo zarówno południe, czyli godzina 12, jak i godzina 24 ma ogromne znaczenie. To jest takie jak gdyby przejście, gdzie te drzwi do innych wymiarów są tak półuchylone. No i tutaj mogą się dziać różne nieplanowane rzeczy, o tym trzeba wiedzieć. I wczorajszy rytuał, zakończyłam rytuał świec przed północą. Jeszcze nie wysłałam do Was uczestników um, wyników świec, czyli podsumowania. Mam nadzieję, że jeżeli jesteś jednym z uczestników, wybaczysz mi to. Zawsze, gdy takie rzeczy się kumulują, ja potrzebuję um, kilku godzin, kilkunastu godzin, aby jak gdyby znów wrócić do tej materii, do tego wymiaru, do tego, gdzie jestem, i dopiero później, gdy wszystko znowu jest w harmonii, wszystko jest zregenerowane, wtedy mogę zacząć um, te normalne, takie ludzkie zajęcia. Także wyniki świec myślę, że wyślę w poniedziałek, najpóźniej we wtorek. Było tych świec bardzo dużo i każdą muszę opisać, jak mniej więcej to wszystko przebiegało. Oczywiście zdjęcia również będą widoczne. No ale wracajmy, wracajmy może jeszcze raz do, tych, do tego rytuału hmm, świec. E Teraz będzie kolejny nów księżyca, bardzo, bardzo ważnym momentem na świecie, żeby coś nowego rozpocząć, aby otworzyły się nowe drogi do celu, bo w tym momencie wiele starych dróg się zamknęło w związku z aktualną sytuacją, i trzeba aktywować energię, aby otworzyć te nowe przejścia. Bo jeżeli, jak to się mówi, jak, się, jak mi ktoś drzwi przed nosem zamyka, to wejdę oknem. I tak w tej chwili trzeba reagować. I wiele starych rzeczy nie jesteśmy w stanie tego zrealizować poprzez stare nasze metody, stare drogi i trzeba otworzyć sobie po prostu to okno, czy, czy nowe drzwi aktywować, żeby ten dany cel zrealizować. Czyli na ten nów to będzie e, Rubinowy, nów Księżyca, e, już w tym momencie mówię o tym, dlatego że zawsze... Tuż przed rytuałem jeszcze są ostatnie zamówienia. Ja wczoraj zapomniałam zamknąć ten rytuał, i jeszcze przed samą godziną 22, zanim zaczęłam rytuał dla Matki Ziemi, jeszcze były ostatnie zamówienia. I to jest zawsze takie na ostatnią chwilę. Ja zawsze staram się po, tak przedstawić to dla Was, żeby zamówić wcześniej, żeby się zastanowić wcześniej, żeby sobie to zapisać w kalendarzu, bo takie na ostatnią chwilę to dla mnie jest niesamowity wysiłek energetyczny, żeby jeszcze w ostatniej chwili sprawdzić, aktywować wszystko, przygotować. Dla mnie jest dużo lepiej, jeżeli mam więcej czasu, przynajmniej kilka godzin, kilkanaście godzin, żeby przemyśleć wszystko, połączyć się z energią, wybrać odpowiednie dodatki. A tak na ostatni moment to jest dla mnie no, po prostu niesamowity wysiłek energetyczny, żeby tak y Niezwykle z taką prędkością światła, wszystko przygotować, wszystko, wszystkie przesłania otrzymać i odpowiednio ten rytuał przeprowadzić. Dlatego już teraz mówię o tym nowiu, żeby uniknąć tej sytuacji na ostatnią chwilę zamawiania świec. No dobrze, ale już kończ z tym rytuałem świec, bo czekasz tutaj na to, co najważniejsze czyli moje sprawozdanie osobiste z rytuału dla Matki Ziemi. Ty wiesz, jaki był temat. Tematem była miłość bezwarunkowa, miłość do siebie, miłość przyjacielska, miłość w związku. Ogólnie pies jako zwierzę mocy: czyli i lojalność, i prawdziwość, i, i taka czystość, i otwartość. I gdy. Dzisiaj odsłuchałam dwa pierwsze nagrania, bo wiele osób z Was, uczestników w tym momencie, również już dla mnie nagrywa, nie pisze sprawozdania, tylko się nagrywa w formie audio. To widziałam, że mieliście niesamowicie, niesamowite przeżycia, właśnie psy pojawiały się w Waszym życiu, albo psy szczekały, albo psy nagle gdzieś, w jakiś tajemniczy sposób, spadły z nieba, no... To tak zazwyczaj jest, że jeżeli siły wyższe dają nam jakieś przesłanie, to również to w tej materii się pokazuje. Zaczynajmy więc. Rytuał rozpoczęłam mniej więcej może 10 minut przed godziną 22. Na moim śnieżnobiałym tarasie w magicznej oazie na mitycznej Atlantydzie. I niebo było całkowicie zachmurzone. Wcześniejsze wieczory były takie magiczne. Zawsze ten księżyc, z taką aureolą, bo tutaj, gdy jesteśmy na wyspie, to, to powietrze jest bardzo czyste. Dookoła jest tylko ocean. I gdy pojawiają się chmury, to zawsze księżyc tworzy taką, taką niezwykłą aureolę i wygląda to tak jak um, widmo Brokeno, które na pewno znasz. Tym razem jednak wczoraj było wszystko zasnute chmurami. Było tak, tak było wręcz krystalicznie śnieżnie, mimo tego, że, że nie było śniegu, nie było lodu i nie było gradobicia. I gdy wyszłam na mój śnieżno-biały taras, uznałam, że do rytuału śnieżnej pełni będzie idealny. E, tak też towarzyszył mi śnieżno-biały kot, <grym> ale co się wydarzyło? Miałam e, srebrną suknię z czerwonym haftem, e, biały płaszcz magiczny. E, miałam różkę z drzewa migdałowego. E, miałam tylko pierścienie, nie miałam żadnych talizmanów, wisiorów, nie miałam diademu. E, włosy miałam spięte w warkocz i miałam również czerwony szal. Ten czerwony szal, gdy mój przewodnik e, każe mi go założyć, to tak jak już mówiłam w poprzednich e, naszych spotkaniach, to zawsze coś będzie na rzeczy. <gryw> I ten rytuał był inny. Ten rytuał był zupełnie inny niż wszystkie które są już za nami, a że to był 95 rytuał dla Matki Ziemi, to zwróć uwagę również na tą symbolikę, też znasz z naszych spotkań, które odbywają się w czwartki, czyli z uroczystych wykładów z medytacją, tak zwanych ceremonii. To już dokładnie znasz symbolikę. Co oznacza 9? Co oznacza 5? I ten rytuał był taki. Mogę go opisać słowami. Spokój, cisza, Harmonia, balans, światło, wsparcie energetyczne, mądrość wyższa, miłość, prawdziwa miłość, połączenie żeńskości z męskością. Nie, nie dwóch żeńskości i nie dwóch męskości, tylko żeńskości z męskością. E, odnalezienie swojej drugiej połowy. Oczyszczenie w związku z drugą połową? A na sam koniec były jeszcze wskazówki od źródła, indywidualne listy od, od wszechświata, tym razem nie do wszechświata, tylko od wszechświata. Już tłumaczę, co się wydarzyło. Gdy byłam na na moim śnieżno-białym tarasie to widziałam, że są tylko istoty wyższe od nas ludzi, które nazywamy tak powszechnie bogami. Uwaga, nie mylić z bogiem najwyższym, i nie mylić z energią stworzenia, nie mylić z energią najwyższą. I nie było ani wojowników światła, ani strażników światła, ani pracowników światła. To było zaskakujące, bo zazwyczaj już niektórzy z nich czekają na mnie na tarasie. Czyli oczywiście energetycznie, prawda? E, więc stworzyłam magiczny krąg, przywołałam żywioły. Z nas to jest również z ceremonii ja zawsze przywołuję żywioły. Wiele osób. Nie potrafi tego zrozumieć, dlaczego przywołuję żywioły, ponieważ tutaj wszystko na Ziemi opiera się na żywiołach. Żywiole powietrza, żywiole ognia, żywiole wody i żywiole ziemi. I dla mnie jest to zawsze taka podstawa połączenia się z tą energią, aktywacji tej, tej energii i wsparcia od tej energii. Takimi prostymi słowami. Ty wiesz, że ja zawsze używam bardzo prostych słów, żeby każdy to zrozumiał, bez względu na to na jakim jest poziomie. Ci, którzy są na najwyższym poziomie i używają tylko terminologii, to zrozumieją, ale również ci, którzy nie znają terminologii, zrozumieją to w sercu poprzez te proste słowa. I tutaj uwaga: nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. Dobrze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Każdy jest inny, indywidualny, niepowtarzalny. Jak zawsze to powtarzam. Więc rozpoczęłam rytuał od przywołania. Najpierw wojowników, potem strażników światła i na sam koniec pracowników światła. Nie pojawili się wszyscy. Nie było kompletu. I to już dało mi do zrozumienia, że coś na tym rytuale będzie inaczej niż zwykle. I rzeczywiście cały rytuał był zupełnie inny. Ten rytuał był taki pełen takiego spokoju i czegoś takiego. Takiego oczekiwania, takiego bardziej przyjęcia, a mniej było tej aktywności. Ten rytuał był taki, jakby wszystko było wypełnione światłem i ciszą. I od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że. S został stworzony słup światła. Ten słup światła rozpoczynał się, jakby była, ta, jakby była taka dziura w niebie: <tak>, tak sobie to możemy wyobrazić. Ten słup światła to była energia prosto ze źródła wszystkiego. Ta energia schodziła na Ziemię. Wchodziła do mojego ciała materialnego i poprzez moje ciało materialne, jako medium, jakiś, jakiś transmitter o tak to można nazwać wchodziła do ziemi. I ten słup światła na początku był bardzo wąski. Ja jestem bardzo szczupłą osobą. Ty wiesz, bo znasz to z filmów, ale może na filmach tego tak nie widać. Ja mam 54 kg wagi I mam 70 w wzrostu, więc można już sobie wyobrazić. I moje wymiary to góra gdzieś około 88, potem 65, 66, 67, w zależności oczywiście od fazy księżyca. I w biodrach mam około tych 90-91-2 cm. To się zmienia, prawda? Bo każde ciało każdej kobiety się zmienia. I gdy zmierzę centymetrem od jednej pachy do drugiej, to mam około tych 44 centymetrów, czyli jestem bardzo wąziutką istotą. I ten słup światła był nie większy niż średnicy 50 centymetrów. To był typowy taki filar, przez który krystalicznie białe światło schodziło z, ze źródła do mojego ciała. I poprzez moje ciało prosto do ziemi. I to trwało dosyć długo. Jak to teraz powiedziałam, to było 17 minut 17 sekund. To trwało dosyć długo, aż to światło zaczęło w pewnym momencie się zmieniać. I ten słup światła zaczął się tak troszeczkę rozszerzać, rozszerzać, rozszerzać. I najpierw wyglądało to tak, jakby takie impulsy w formie takich fali, tak jakbyśmy wrzucili kamień do wody, to powstają takie okręgi. Czyli ja byłam w centrum tego okręgu, moje ciało, i te fale tak się rozchodziły, te fale światła po całej Ziemi, we wszystkich kierunkach. I to było coś takiego, jakby. Siły źródła sprawdzały, co jest na Ziemi w tym momencie. I na razie nic się nie działo, aż zostało to jak gdyby sprawdzone. To szło coraz dalej, 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 dalej. I potem wracało. I znowu dalej, 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 dalej. dalej. I znowu wracało. Tak jakby takie sprawdzenie, tak jakby o, rezonans. Wysyłam coś, i potem sprawdzam, jaki jest odgłos, co wraca z powrotem. I gdy to nastąpiło, to nagle to światło zaczęło zmieniać się w takie promyki, takie promyczki. Tych promyków było tysiące, tysiące jak nie więcej. I te promyczki zaczęły wychodzić, czyli ten słup energetyczny ze źródła, to światło spływa do mnie, do mojego czakramu serca, do, całej moi, do całego mojego ciała, łączy się z Ziemią, i nagle z tego słupu. Półświatła, słupa światła, słupu światła. Rozchodzą się te promyczki we wszystkich kierunkach. Tysiące promyczków, no może setki, tysiące. Takich mniejszych, większych, mniejszych, większych i te promyczki dochodzą do niektórych ludzi. Tych ludzi było bardzo dużo, ale do, do niektórych. Natomiast niektórych zupełnie omijają. I wiesz, jak to wyglądało? Wyobraź sobie coś takiego. Masz dwie kartki papieru, jedną białą, drugą czarną. I teraz wycinasz ludzika w czarnej kartce i w białej. Teraz masz tego białego ludzika i tego czarnego ludzika. Tak obrazowo to wyglądało. To światło dochodzi, przechodziło jak gdyby pomiędzy tymi czarnymi ludzikami i dochodziło tylko do tych białych ludzików. Bardzo symboliczne. I wierzę, że na początku, gdy dzieje się to wszystko, to ja tego. Nie mam czasu, nie mam możliwości analizować. To się dzieje po prostu i potem się kończę. Ale później, gdy spisuję te wszystkie przesłania i tutaj również mam je spisane, to zaczynam to wszystko analizować. I wiesz, jakie były moje wnioski po wczorajszym rytuale dla Matki Ziemi? Że już bardzo duża część tak zwanego sądu ostatecznego, tak go nazwiemy, się dokonała. Że już jest podział na Ziemi pomiędzy białymi ludzikami a czarnymi ludzikami, i to możesz nawet odczuwać w Twoim życiu. Ja się w tym momencie koncentruję na ludziach, podobne. Podobne rzeczy dzieją się ze zwierzętami i innymi istotami, ale tutaj chodzi mi głównie o ludzi, bo ty jesteś człowiekiem, ja jestem człowiekiem, przekazuję ci ten przekaz, bo to jest dla nas ważne, bo zmieniasz siebie, zmieniasz świat, zmieniasz wszechświat. Prawda? Jako człowiek mamy troszeczkę więcej możliwości działania niż jako inne istoty. I teraz tak, wygląda to tak, jakby już energie źródła dokonały takiego przesortowania. Na białych ludzików i na czarnych ludzików. I może to odczuwasz w Twoim otoczeniu, że spotykasz jakiegoś człowieka i od razu jest ta sama wibracja, od razu coś jest tak, takie świetliste połączenie między Wami, tak jak ja zawsze mówię, poznajemy się po wibracji. A niektórych ludzi spotykasz, masz wrażenie, że to jest taka czarna dziura, że to jest zupełnie coś innego. Jestem pewna, że tak to odczuwasz, bo ja to tak odczuwam. Czasami spotykasz jakiegoś człowieka, ten człowiek zupełnie się nie interesuje duchowością, tym, co niewidzialne, ale to światło jest. Jest to połączenie światła, a niektórych ludzi możesz spotkać, któryś, którzy się cudownie interesują duchowością, ezotryką i wszystkim innym, a masz wrażenie, że jest to czarna dziura. To jest bardzo. Wyjątkowy moment, bo albo dokonał się już całkowicie sąd ostateczny, albo dokonała się większość już tego procesu. I co oznaczało to w tym rytuale dla Matki Ziemi? Jestem pewna, że to nie jest Twój pierwszy rytuał dla Matki Ziemi, i jestem pewna, że już znasz moje sprawozdanie, bo ja większość tych sprawozdań albo opisałam, albo nagrałam, i Ty wiesz, co działo się na w tych, poprzez te wszystkie poprzednie lata na naszych rytuałach dla Matki Ziemi. Że czasami było tak, że w niektórych ludziach było tylko takie malutkie światełko, i nagle zasilaliśmy tych ludzi energią, światłem, i oni zaczynali również, ta ich wibracja się podwyższała, i tak żeśmy zmieniali ten świat. Tak było poprzez te wszystkie miesiące, aż mniej więcej, do tego roku 2020, już 2017 doszły. Nowe elementy, ale w ostatnim czasie było coś takiego, jakbyśmy mieli całkowity zakaz zasilania energią y, tych czarnych ludzików. Pamiętasz to? Na pewno to pamiętasz. I dokładnie to jest to, że gdybyśmy wysłali nasze światło do tych czarnych ludzików, to ono by zostało pochłonięte. To jest to, co ja mówię często w czwartki na naszych y, ceremoniach. Mówię o tym, że jeżeli ktoś siedzi w bagnie, i jemu jest tam dobrze, bo on jest tam ze względu na swoją wolną wolę. W takim bagnie teraz będzie bardzo dużo ludzi siedzieć, e, szczególnie tych, którzy przyjmą na zasadzie wolnej woli znamię bestii. I teraz, jeżeli my byśmy próbowali tych ludzi z tego bagna wyciągnąć, to oni by nas wciągnęli do tego bagna. I dlatego trzeba być teraz niesamowicie ostrożnym i poznawać się po wibracji, bo. Już od dłuższego czasu mamy takie przesłanie: nie rzucaj pereł pod kopyta świnek. Ktoś to inaczej powiedział. Ostatnio słyszałam, że w naszym języku polskim mówi się to troszeczkę inaczej. Czekaj, jeżeli rzucisz diamenty pod kopyta świnek, to one jeszcze będą narzekać, że są twarde. Jakoś tak, ale to jest mniej więcej to samo powiedzenie, które ja już od wielu, wielu lat stosuję, tylko w takim troszkę innym, innym powiedzeniu o perłach. I teraz, co, co się wydarzyło na wczorajszym rytuale dla Matki Ziemi? To światło szło tylko do tych białych ludzików. Więc możesz mieć pewność, że poszło również do ciebie, bo jeżeli słuchasz tego, Sprawozdania to nie jest przypadek, jeżeli jeszcze bierzesz udział w naszych ceremoniach, albo jeżeli w ogóle oglądasz moje filmy i to wszystko już mniej więcej troszeczkę znasz, to dlatego jesteś tutaj dzisiaj i słuchasz moich słów? Możesz mieć pewność, że również do ciebie poszło to światło. No chyba, że słuchasz tego sprawozdania, a jesteś po stronie mroku i chcesz tylko to wykorzystać do jakichś niecnych celów, no to oczywiście. Tego to w tym momencie Ciebie nie dotyczy. <laughs> Ale wychodzę z założenia, że 99%, 99 ze wszystkich osób, które słuchają tych sprawozdań, jest po stronie światła. No i co to oznacza? Że to światło poszło również do Ciebie, i to światło ma za zadanie dodać Ci siły, mocy, energii. Wsparcia, dać ci odczuć, że siły wyższe cały czas cię prowadzą, cały czas cię wspierają i cały czas cię chronią. Dać ci również to wyższe zrozumienie o tym będę mówiła teraz w czwartek. Zwróć uwagę, że w czwartek mamy nasz 150 wykład, 150 ceremonię czyli 15: Diabeł. Nie tylko to, że diabeł leży w szczegółach, czy siedzi w szczegółach, ale chodzi tutaj o diabła jako tego władcę świata materialnego i tego, który zniewala. Może jesteś w tej chwili w sytuacji, gdzie masz problemy w materii, jakiekolwiek, bo na przykład aktualna sytuacja, to wiemy, jak wygląda. Gdzieś są jakieś braki finansowe, coś się blokuje, coś się hamuje, może coś straciłaś, może coś straciłeś, albo wszystko wygląda tak, jakby to miało nastąpić, pamiętaj, żeby nie paść ofiarą diabła, o tym będę mówiła w czwartek, i nie zrezygnować z wolności. Nie, nie dać się zniewolić. To światło, które poszło do ciebie, będzie cię wspierać i będzie ci pomagać w kolejnych miesiącach, w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach. Ale również ta mądrość to wszystko, o czym za chwileczkę będę mówić co siły wyższe nam wczoraj ofiarowały. I pamiętaj o tym, że cokolwiek by się działo, to te siły światła cię prowadzą. Ty nie musisz się bać, Czegokolwiek. Bo tak jak ja zawsze mówię, że nawet ślepej kurce yy, ziarnko się trafi. Jeżeli idziesz drogą światła, jeżeli masz w sobie to światło, to masz w sobie boską moc i wolność. Możesz korzystać z może nieograniczonych możliwości. Jeżeli jedne drzwi się zamykają, to otworzą się inne. Nawet jeżeli się Pojawi ten strach, którędy wyjść? Jak iść dalej? To może mieć pewność, że te drzwi się otworzą. Nawet jeżeli spadniesz na dno, to się odbijesz i siły światła ci pomogą. Poprowadzą cię dalej. Chodzi mi o takie dno w sprawach materialnych. Ufaj i idź twoją drogą, drogą twojego serca, a wszystko będzie możliwe. Jeżeli jednak ze strachu przyjmiesz namię bestii, Poprzez Twoją wolną wolę oznacza to całkowite zniewolenie. Jeżeli ze strachu, obawy, niepewności, wygodnictwa, lub rozumowo, bo sobie to tak wytłumaczy, że to będzie dla Ciebie wygodne i jest to jedyna możliwość, przyjmiesz znamię bestii, to oddajesz twoją wolność i stajesz się niewolnikiem. Pamiętaj o tym. Niech te moje słowa, to sobie można tak e, zapisać na białej karce papieru. Bo jeszcze wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że przejmując namię bestii, oddają swoją wolność. Stają się całkowicie niewolnikami. Ich dusze stają się niewolnikami. One oddają swoją duszę. To jest straszne, ja wiem, ale ja muszę cię o tym powiedzieć, bo jeżeli masz jakiekolwiek takie myśli, wahania, to ty musisz o tym wiedzieć. Popatrz, nie przez przypadek teraz na Ziemi jest tylu ludzi. Jest bardzo dużo ludzi, prawda? Dlaczego nagle teraz spotykamy się wszyscy? Karmiczne związki. Widzieliśmy się w jakichś tam ostatnich stuleciach i nagle tutaj się spotykamy, wszyscy naraz. Dlaczego się spotykamy w czasie sądu ostatecznego? Bo wiele z naszych dusz jest tutaj po raz ostatni na Ziemi. Wiele z dusz pójdzie do innych wymiarów tych wyższych lub tych niższych. Jeżeli ktoś podpisuje Pakt z diabłem, nazwijmy to tak. Rozumowo, z wygodnictwa, ze strachu, z obawy, to podpisuje pakt z diabłem. Ja nie wiem, czy ci ludzie będą mieć jeszcze jakąkolwiek szansę, czy oni jakąkolwiek szansę jeszcze otrzymają, bo my jesteśmy tutaj w tym ostatnim momencie i każdy z nas już te szanse otrzymał, te informacje, te wskazówki. Jeżeli. Te wszystkie szanse zostały zignorowane, i mimo tego ktoś podpisuje ten pakt z diabłem świadomie, czyli z własnego wyboru. Chodzi mi tutaj o wolną wolę: to może on już nigdy nie wróci na Ziemię, tylko będzie do końca życia służył w podziemiach. Zniewolenie. Aby osiągnąć jakieś krótkotrwałe korzyści w świecie materialnym, wielu ludzi decyduje się na to, by podpisać pakt z diabłem lub przyjąć z nami bestii. Krótkotrwałe korzyści. Kilka lat w dobrobycie, we władzy. A jakie ma to konsekwencje dla duszy? To już o tym Faust nawet mówił. Czyli zejście do podziemi i do końca już nie życia jednego, życia materialnego, ale już do samego końca. Zniewolenie. Nie wiem, czy ludzie sobie w ogóle, niektórzy zdają z tego sprawę. Szczególnie ci, co tak lekko myślnie, gdzieś tam biegną na jakieś warsztaty, oddają swoją energię, a może biorą udział w jakichś dziwnych spotkaniach, gdzie już czują, że coś jest nie tak, a mimo tego brną w to dalej. Nie wiem, czy sobie ludzie z tego zdają sprawę. Co tutaj się dzieje w tym momencie? Pamiętasz, ja kilka miesięcy temu nagrałam film. Walka o Ziemię trwa. Ta walka o Ziemię nadal trwa, ale tutaj chodzi jeszcze o coś więcej: o walkę o duszę, o Twoją duszę. Dlatego żeby nie przedłużać, bo o tym już mówiłam wiele razy i nie chciałabym się tutaj powtarzać po raz setny, ale uważam, że to jest takie ważne, bo czasami naprawdę ze strachu podejmujemy jakieś dziwne decyzje głową, a powinniśmy podejmować te decyzje sercem i w takim pełnym zaufaniu, że siła wyższa cię poprowadzi. Dopóki masz twoją duszę, dopóki masz wolność, dopóki idziesz drogą Twojego serca, zawsze znajdą się rozwiązania lepsze niż możesz sobie wyobrazić. Jeżeli jednak oddasz swoją duszę, jeżeli się zniewolisz, to wszystko się zmienia w tym momencie. I dlatego diabeł tak pięknie kusi. Wszędzie się mówi o tym w każdej bajce jest to napisane jak diabeł kusi. I tak to jest w świecie energii. On cały czas kusi, a będzie ci dobrze, a będziesz bogata, bogaty, a będziesz sławna, sławny, a będziesz mieć władzę nad innymi. I wszystko opiera się na wolnej woli. Zwróć uwagę na to, co już ostatnio mówiłam na jednym z naszych spotkań, że jak były procesy czarownic, to były. Kobiety lub mężczyźni, którzy mieli szczególne właściwości. I dlaczego ich torturowano? Bo żądano od nich, by przyznali się do tego, że są w pakcie z diabłem. Ale dlaczego? Ktoś by powiedział, no Pani Mario, no, no, no jasne, że ich torturowali, bo to byli psychopaci w ogóle, fanatycy religijni i, i, i tym podobne. Dlaczego żądano od nich przyznania się do tego, że są w pakcie z diabłem? Na zasadzie wolnej woli. Ci ludzie, aby uniknąć cierpienia, aby uniknąć tego bólu, przyznawali się do tego, że są w takim pakcie, żeby się już to cierpienie zakończyło. Wolna wola, przyznanie się do czegoś, czyli poprzez wolną wolę, wyznają to. I dlatego te dusze, tych czarownic spalonych na stosach. W większości są jeszcze na Ziemi. I teraz w tym czasie tej apokalipsy służą istotom dynamicznym. I dlatego na jednych z ostatnich rytualów, rytuałów dla Matki Ziemi one wołały o pomoc. Bo one nie, zna, nie zdawały sobie, czy nie zdawali sobie sprawy z tego w tym momencie, że. Ze strachu, przed kolejnym bólem, przed kolejnym cierpieniem przyznawali się do paktu z diabłem, czyli na zasadzie swojej wolnej woli wyznawali, że są w tym pakcie. No, masz już gęsią skórkę na plecach? Te dusze tutaj jeszcze są. Jednym z filarów mojego działania jest również to, aby. Niektóre z nich uwolnić. Może jesteś również taką duszą, której zadaniem jest uwolnienie innych, kolejnych. Co możemy zrobić? Palić świece, prosić, modlić się w ich intencji, prosić o ich uwolnienie. I ja wiem, że wiele osób z Was to robi, bo bardzo wiele świec, które zamawiacie u mnie, są w intencji zmarłych osób. Czasami warto popatrzeć jeszcze głębiej. Warto również samodzielnie palić świece, prosić, modlić się o te dusze przywiązane do Ziemi, o te dusze, które zostały zmuszone poprzez ból i cierpienie do zawarcia paktu z diabłem zawarcia poprzez wolną wolę przyznania się, że są w tym pakcie. Popatrz, były takie przykłady, ty wiesz, że ja jestem również historykiem, że jestem magistrem historii z, ze specjalizacją na średniowiecze. To jest jeden z moich fakultetów. I jest taki odcinek w historii Katarów. Na pewno znasz. Szczególnie we Francji, w południowej Francji, w Languedocji. To miało miejsce. I katarzy byli paleni na stosie i do samego końca się modlili do światła. To jest zupełnie coś innego niż spalenie na stosie, gdzie wcześniej ktoś się przyznał do tego, że jest w pakcie z diabłem. I ich dusze odeszły, w większości odeszły. Ja byłam na tych terenach, bardzo dużo czasu tam spędziłam. Nie wszystkie, ale bardzo wiele ich dusz odeszło. I dzisiaj jesteśmy tutaj ponownie, ale już na wolontariacie. Ja również jestem jedną z takich dusz, która wcześniej w tym czasie to przeżyła, i która szła na stos i bez względu na wszystko nie powiedziała, że jest w pakcie z diabłem. Dlatego dzisiaj tutaj jestem, ale wielu tych, którzy byli ofiarami, by uniknąć tego cierpienia. Przyznało się do tego i jest tutaj dzisiaj przywiązanych. I wielu ludzi dzisiaj, to znaczy dusz, które są w ludzkich ciałach, które dzisiaj podpisują pakt z diabłem, przyjmując z nami bestii, robią to również ze strachu: Że nie będą mogli podróżować, że nie będą mogli wykonywać zawodu, i co będzie. Jeżeli masz takich ludzi w Twoim otoczeniu, i oni jeszcze się na to nie zdecydowali, boją się, nie wiedzą, jak dalej. Spróbuj delikatnie albo palić świece w ich intencji, albo wspierać ich słowem, że na pewno znajdą inny zawód, inne rozwiązanie. Może masz firmę, może takie osoby zatrudnić u siebie, może możesz komuś dać wolność. I uwolnić go od czegoś takiego. Ale pamiętaj, że każdy z nas ma wolną wolę i każdy z nas musi podjąć tą ostatnią decyzję sam. że Dlatego jesteśmy tutaj w tym momencie. Tej apokalipsy. On jeszcze będzie długo trwał. Około 100 lat. Ja wiem, wiem. Wielu z nas chciałoby, żeby to było krócej. Ale pamiętam, jak otworzyłam tą księgę i był rok 2021 i... 2121, 2121. 21. Dokładnie, aż rozpocznie się ta nowa era w całości, w pełni. I w tym momencie, gdzie się tutaj spotykamy, każdy z nas będzie musiał podjąć tą decyzję. Może możesz pomóc z innym, i najwyższy czas, aby to zrobić, ale nie na takiej zasadzie: nie rób tego, bo to jest niedobre, bo to jest takie czy takie, bo wielu ludzi nie chce tego słyszeć delikatnie. I pamiętaj, że mamy teraz nowe regulaminy na wszystkich serwisach społecznościowych. Jeżeli powiesz coś przeciwko, twój profil zostanie zablokowany. Jeżeli napiszesz coś przeciwko, twoja strona zostanie zablokowana. Więc możesz uświadamiać innych, ale najlepiej tak. Face to face, to się mówi, twarzą w twarz. Możesz pomagać innym, ale warto zdać sobie sprawę z tego, że wielu nie będzie chciało tego słyszeć. Nie będą słuchać Twoich słów. Sami wejdą w bagno, jeszcze będą Cię przekonywać, że w tym bagienku jest ciepło i przyjemnie. Więc uważaj, żeby i Ciebie to bagno nie pochłonęło. I dlatego ja nagrywam te wszystkie sprawozdania. Bo przecież mogłabym powiedzieć, tak, było świetnie na rytuale, wszystko super, widzimy się w przyszłym miesiącu, a zadaję sobie tyle pracy i tyle trudu, żeby to wszystko nagrać, opublikować, by symbolicznie o tym wszystkim powiedzieć, żeby od razu nie zostało to, wiesz, ten film nie został usunięty. I. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że wyświetlenia będą zaniżone, ja zdaję sobie sprawę z tego, że będzie, będą blokady, żeby to dotarło do innych ludzi. Ja często liczę na to, że, że słuchając tego przekażesz to dalej. Nie mówię nigdy o tym, prawda? A mogłam mówić udostępniaj dalej, daj lajka <grytanie> albo dyslajka, albo <grytanie> napisz komentarz. Nigdy o tym nie mówię, zwróć na to uwagę. Bo ja wiem, że jeżeli odczujesz to w Twoim sercu, to Ty najlepiej to przekażesz wszystkim tym, którzy powinni to usłyszeć. No ale wracając do tego sprawozdania, bo już na pewno znowu będzie dłużej niż godzinę. <noise> ale wiem, że uwielbiasz te sprawozdania, dlatego wykorzystuję ten czas, żeby od razu te sprawozdania. Były taką namiastką czasu ze mną, którego aktualnie nie nagrywam. Ty, ty wiesz, że w tym momencie trwają w Magicznej Oazie prace nad Wodną Oazą Natury, czyli tworzymy dodatkowe stawy. My już mamy w tej chwili 8 stawów, a do tego dojdą jeszcze trzy ogromne stawy. No i przez cały tydzień jest tutaj praca. Pracują panowie, maszyny. I jest dosyć głośno, dlatego od pewnego czasu nie ma tych czasów ze mną, które zawsze były w środę, ale one wrócą na pewno. Może w troszkę innej formie, ale na pewno wrócą. I dlatego wykorzystuję ten moment, żeby z tobą dodatkowo jeszcze porozmawiać, tak jakbyśmy rozmawiali w czasie, w czasie naszych spotkań w środę, czyli tej inspiracji i motywacji. I pamiętaj o tym, że. Ja przygotowałam również dla Ciebie coś bardzo szczególnego, że powstała, a, powstała Akademia już jest od wielu, wielu lat była jedną z pierwszych Akademii w ogóle w Polsce. Ale e, powstał nowy sklep Akademii o Mensententia, i tam są i będą pojawiać się różne moje wykłady, nie tylko w formie e, takiej wideo, tylko dodatkowo w formie pisanej, czyli pełne transkrypcje tekstu. To jest coś niesamowitego, bo na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, co to oznacza przepisać każde moje słowo, które powiedziałam w naszych spotkaniach w środy to będzie w przyszłości, jeszcze nie jest gotowe, ale w tej chwili pracujemy bardzo intensywnie nad spotkaniami w czwartki. Czyli wszystkie ceremonie, wszystkie moje uroczyste wykłady z medytacją, przepisanie tego wszystkiego, stworzenie przepięknych, przepięknych materiałów do pracy, które można sobie wydrukować i które mają nie tylko niezwykłą treść, ale również formę. To wszystko wymaga ogromnej pracy, jest już większość tych ceremonii gotowa, czyli i w formie dosłuchania, które sobie można pobrać na urządzenie, którą można wydrukować, zawsze na to czekaliście, na te teksty, teksty tego wszystkiego. Możecie teraz sobie wszystko pięknie wydrukować, oprawić, spiąć, zanim pojawią się książki drukowane, ponieważ na to jeszcze będzie trzeba poczekać ze względu na aktualne ograniczenia, nie rzucam się na... Głęboką wodę w tej chwili, bo mogłabym zamówić druk, ale ja już w tej chwili z wysyłką mam ogromne ograniczenia. Dlatego te książki drukowane jeszcze daną, dadzą na siebie czekać. Ale jeżeli tylko masz dostęp do drukarki albo jest jakiś punkt, gdzie można drukować. Możesz sobie zamówić każdy wykład, każdą lekcję, wydrukować to, spiąć przepięknie. W każdym miejscu są takie malutkie sklepiki czy punkty usługowe, gdzie można sobie oprawić. Tak, gdzie oprawiamy prace dyplomowe, tam można sobie oprawić również takie właśnie. Teksty i z tym przepięknie pracować. Wszystkie te teksty są tak przygotowane, że były idealne do czytania i dla osób, które mają problemy z widzeniem, ale również dla osób, które normalnie widzą. I to jest, myślę, że największe nasze osiągnięcie w ostatnim czasie mówię nasze, ponieważ w przygotowaniu tego wszystkiego brało udział mnóstwo osób. Wiele osób z mojej społeczności przepisywało te teksty. Jedna z najważniejszych, moja taka prawa ręka w tej chwili tworzy wszystkie, wszystkie te przepiękne, przepiękne grafiki, ale również cały układ. Można powiedzieć takie mini-książki dla Was. Druga moja prawa ręka przygotowała dla was wszystkie MP, trójki. Trzecia moja prawa ręka, o, zaczęliśmy wszyscy pracę razem w roku mniej więcej 2020. Wcześniej pracowałam samodzielnie, we wszystkim samodzielnie. Wielu os wiele osób nie może w to uwierzyć, ale tak było. Często na forach internetowych pojawiały się takie komentarze: O, Maria Bukardi, to jest ogromna firma, ona ma tam 40-50 osób zatrudnionych. <grym> Zawsze byłam sama, do wszystkiego sama, ale. W ubiegłym roku otworzyłam się na to, aby dać pracę wielu osobom z was, z mojej społeczności. Niektóre osoby krótkotrwałe pracę, tylko wykonanie pewnych rzeczy, niektóre już są ze mną dużo, dłużej. I również um, chciałabym o tym powiedzieć, żebyście mieli taką. Pewność, że czasami na mediach społecznościowych są różne wpisy, są y, fragmenty moich artykułów, są fragmenty moich filmów, y, i to jest wszystko normalne. Czyli na moim fanpage'u, na różnych grupach dyskusyjnych, ponieważ moje ukochane prawe ręki, mam ich kilka, bardzo pięknie wspierają mnie w tym, żeby te treści trafiły do Was. No ale wracajmy do tego sprawozdania, bo nie skończymy dzisiaj. A najważniejsze przed nami, czyli pierwsza energia, to białe światło miało na zadanie oczyszczenie, wsparcie, danie ci siły i danie ci mocy. Następnie wydarzyło się coś bardzo wyjątkowego. Rozpoczęło się łączenie. Energii żeńskiej i energii męskiej oraz wsparcie miłości, takiej czystej miłości i miłości bezwarunkowej. Ty wiesz, że w tym momencie na Ziemi bardzo wiele mamy spotkań karmicznych, o nazwijmy to tak, ale również tych pozytywnych, karmicznych. Czyli niektóre dusze spotykają się teraz ponownie, dusze, które w poprzednich stuleciach były połączone ogromną miłością i coś rozdzieliło je, przeżyły różne trudne rzeczy. Teraz jest nam dane się spotkać. Ja jestem z moją drugą połową, z którą byłam w kilku inkarnacjach wcześniejszych i ta część rytuału była bardzo wyjątkowa, ponieważ druga fala światła, która spłynęła na te białe ludziki, to była fala wzmocnienia miłości, oczyszczenia miłości. Jak można sobie to wyobrazić tak bardziej po ludzku? Wiele tych białych ludzików żyje w parach. I większość tych białych ludzików już jest ze swoją drugą połową w tej inkarnacji. I to są takie dwa białe ludziki razem. Uwaga! Zawsze jest to kobieta i mężczyzna. Ja wiem, że wiele osób może się poczuć teraz urażonych. Jak to? Dlaczego zawsze kobieta i mężczyzna, a nie jakieś inne? Ponieważ to jest połączenie energii żeńskiej i energii męskiej. Te dwie połówki to są zawsze dwie połówki jedna żeńska, druga męska. I jedna w kobiecie, w ciele kobiety, druga w, kobiecie, w ciele mężczyzny. Dlaczego teraz takie stało się modne łączenie dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn? Bo to również ma swój wyższy cel. Niekoniecznie ten świetlisty. Jeżeli jesteś w związku z kobietą lub z mężczyzną, w tej samej płci, dla swojego własnego dobra zadaj sobie pytanie, czy to jest decyzja twojego serca, czy też jakaś inna. Ponieważ w tej ostatniej inkarnacji spotykają się dwie połowy i powinna to być jedna żeńska, druga męska. Czyli jedna kobieta, drugi mężczyzna. Nie chodzi mi tutaj o mężczyzn, którzy czują się kobietami, lub kobiety, które czują się mężczyznami i dlatego są w związku z tą samą płcią, ale spełniają różne role. Tylko chodzi mi typowo o ciało kobiety, ciało mężczyzny, łączą się razem w parę. Ta energia jest bardzo ważna to połączenie tej żeńskości i tej męskości w tej ostatniej inkarnacji. Niektóre z tych białych ludzików miały zanieczyszczone energię i ta energia ze źródła oczyściła to. Ja widziałam typowo fizycznie, jak para, na przykład, się kłóci, nagle ta energia spływa i znowu aktywuje się ta miłość, i wszystko jest w harmonii. Bo tak jak powiedziałam, wielu z Was jest już ze swoją drugą połową, ale wielu z Was jest jeszcze z niewłaściwą osobą, ponieważ niektóre związki były jeden biały ludzik, drugi czarny. I teraz, co zrobiła siła źródła z tymi ludzikami, które były jeden biały, drugi czarny, i co zrobiła z tymi, które były samodzielne, białe ludziki, same? Dlatego możesz się uśmiechnąć i ucieszysz się z pewnością, jeżeli jesteś osobą, która jest w związku i wie, że to nie jest Twoja druga połowa, albo jesteś e, singlem i czekasz na Twoją drugą połowę. W kolejnych dniach, tygodniach lub najpóźniej miesiącach nastąpi spotkanie z Twoją drugą połową, ponieważ siły wyższe, siły światła Was wczoraj połączyły. I teraz, jak to będzie wyglądać? Może zdarzyć się tak, że jeszcze sobie nie zdajesz tego sprawy, i będą jakieś kłótnie w związku, i okaże się, że to naprawdę nie jest twoja druga połowa. Nie bój się, tylko idź odważnie do przodu, idź zgodnie z twoim sercem, bo czasami niektóre związki z tym czarnym ludzikiem muszą się skończyć, abyś mogła, abyś mógł spotkać tą właściwą drugą połowę. Siły wyższe wczoraj, poprzez tą energię, dały takie sygnały i połączyły ludziki na ziemi. Czyli te ludziki, które są singlami, albo te ludziki, które są z niewłaściwą drugą połową, zostały wczoraj na siłę, w cudzysłowie, połączone poprzez światło. Dlatego. Spodziewaj się tego, że jeżeli nie masz jeszcze Twojej drugiej połowy, że to spotkanie bardzo szybko nastąpi, bo to połączenie już nastąpiło wczoraj, typowo fizycznie w energii zostało to połączone. To dotyczy również tych osób, które mają u mnie rytuały na poznanie swojej drugiej połowy i jeszcze to spotkanie nie nastąpiło, siły wyższe nas wczoraj w tym jeszcze raz wzmocniły. Jak to wyglądało? To było tak, jakby jeden ludzik został poprzez energię źródła zasilony energią, drugi ludzik został zasilony energią, ale tylko te białe ludziki, prawda? I nastąpiło połączenie. I wiesz, co było niesamowite? Niesamowite było to, że dokładnie w tym momencie, gdy widziałam, jak te Energie się łączą, jak te pary nagle się łączą, jak, jak energia źródła łączy te ludziki, te białe ludziki, lub harmonizuje związki, które były w jakimś złym stanie energetycznym, gdzie dwa białe ludziki były już ze sobą, ale poprzez jakieś obce wpływy, obce energie, te energie zostały zakłócone, ta harmonia została zakłócona. Gdy otworzyłam oczy, to to się zmaterializowało na niebie. Mówiłam ci, że całe niebo było zasnute chmurami. Nic nie było widać. Gdy otworzyłam jednak oczy, był niesam taki niesamowity obraz, się pojawił na niebie dokładnie na wschodzie. Z tych wszystkich chmur zrobiła się taka wielka dziura i z tej chmury po prawej stronie i z tej chmury po lewej stronie wydzieliły się dwie samodzielne chmury. Czyli jedna po prawej, druga po lewej. No i one te chmury tak były w tej dziurze, i nagle zaczęły powolutku zbliżać się jedna do drugiej, i nagle wydarzyło się coś takiego. To było tak symboliczne, że już chciałam biec po aparat i zrobić zdjęcie. No ale nie mogłam wyjść z magicznego kręgu. No i nie chciałam przerywać również tego wszystkiego, że i z jednej chmury, i z drugiej chmury. Tak jakby chmura wyciągnęła rękę jedna w kierunku drugiej i nastąpiło połączenie, tak jakby te chmury podały sobie dłonie, i gdy podały sobie te dłonie, złączyło się w całość. To było takie piękne, że aż czułam, że mamy łzy w oczach, bo to było najpierw. To energetycznie, a później to fizycznie, typowo nade mną się wydarzyło. I w tym momencie byłam bardzo ciekawa, jak to wygląda na całym niebie. I odwróciłam się. Odwróciłam się dokładnie na zachód, bo to się wydarzyło na wschodzie. Odwróciłam się na zachód. I na zachodzie wielka dziura w chmurach. A co w tej dziurze? Gwiazdozbiór Oriona. Ty wiesz, że moja dusza pochodzi z Oriona. I... Jeszcze raz to powtarzam, że jest bardzo dużo złych informacji, fałszywych informacji na temat gwiazdozbioru Oriona. Wszystkie negatywne informacje na temat tego gwiazdozbioru są kłamstwem. Gdy popatrzyłam na ten gwiazdozbiór Oriona, wydarzyło się coś wyjątkowego. To nie był przypadek, że była ta dziura w niebie, w tych chmurach, i ten gwiazdozbiór był widoczny. Gdy ja połączyłam się i połączyłam się poprzez tą miłość taką do domu, Naturalnie, prawda? Dusza łączy się do domu, zobaczyłam, jak z tego gwiazdozbioru spływają istoty energetyczne i stają obok mnie. Tych istot mogło być 11, może dziewięć, może trzynaście, nie liczyłam ich. Poczułam tylko takie niesamowite odczucie, że one zeszły na Ziemię w tym momencie obok mnie, aby coś nam znów ofiarować. I to było takie, jakby spotkać długo niewidzianą siostrę, długo niewidzianego brata, ale nie takiego rodzonego. Tylko my w Gwiazdozbiorze Oriona tak siebie traktujemy wzajemnie, siostrę, bracia. Nie tylko w Gwiazdozbiorze Oriona, także w połączeniu z innymi, z innymi gwiazdozbiorami, takimi naszymi ludzkimi słowami. I co się wydarzyło? Te istoty zaczęły mnie zasilać złotą energią, i ta złota energia spłynęła do mnie. I jeżeli jesteś już dłużej ze mną, to wiesz, że robiłam takie ankiety. Ja uwielbiam robić ankiety, tak nawiasem mówiąc, już od, od dziecka mogłabym powiedzieć, uwielbiam robić ankiety. Ale. Zrobiłam ostatnio taką ankietę między moją społecznością i zapytałam was jak widzicie mnie. I większość z was odpowiedziała, że widzicie mnie w złotym kolorze. Moją duszę naturalnie, prawda? I złoty kolor to mądrość wyższa. I ten złoty kolor, który zasilał mnie, wy mnie również tak odbieracie, zawsze odbieracie mnie w ten sposób jako Nauczyciela, nauczycielkę, kogoś, kto przekazuje wiedzę wyższą. No to jest moja dusza, po prostu, która jest w tym ciele, która stara się to wszystko Wam przekazać. Czyli to nie są informacje, tylko to jest wiedza. I te istoty zasilały mnie tą wiedzą, ta wiedza spływała do mnie, i nagle ode mnie rozchodziła się po tych wszystkich białych ludzikach. Znowu mówię to symbolicznie, prawda, o tych białych ludzikach, po całej Ziemi. I wiesz co to było? Tego też się możesz spodziewać w kolejnym czasie. Jeżeli będzie ci dane podjąć ważną decyzję, jakąkolwiek, która dotyczy twojej przyszłości, która dotyczy twojego życia, która dotyczy czegokolwiek w twoim życiu, to wczoraj otrzymałaś, otrzymałeś dodatkową porcję wiedzy, wyższej mądrości, wyższej, by podjąć tą właściwą decyzję. I tę tą właściwą decyzję podejmiesz nie głową, rozumem, ale sercem. Dlatego w kolejnym czasie, jeżeli przyjdzie ci taki moment, że musisz podjąć jakąkolwiek decyzję, wycofaj się i zadaj sobie pytanie, co czuje twoje serce. Podejmij decyzję sercem. Nawet jeżeli będzie dla ciebie nielogiczna, dla całego otoczenia będzie chora, jakaś dziwna Podejmij decyzję z sercem, ponieważ istoty z Oriona, ale również istoty, istoty, energia źródła prowadzi cię poprzez tą mądrość wyższą do wolności, do morza nieograniczonych możliwości. Ty podejmiesz decyzję sercem, podejmując decyzję z sercem, wybierzesz wolność bez względu na to, jak to będzie wyglądało w materii, co się wydarzy w materii. I w pełnym zaufaniu idziesz w tym kierunku. I ta wolność i ta decyzja podjęta sercem będzie tą właściwą. Ona cię poprowadzi do szczęścia. Pamiętaj, nie podejmuj decyzji rozumem. Podejmij ją zawsze sercem. To jest kolejne przesłanie naszego wczorajszego 95 rytuału dla Matki Ziemi. Ostatnie przesłanie. Ostatnia rzecz, która się wydarzyła, to w tak ogromnym skrócie. Ze źródła spadły drobinki, mogę to powiedzieć, listy od wszechświata. Malutkie cząsteczki światła, malutkie, tak jakby można tak powiedzieć, o. Złote listy, wszystkie spadły do mojej aury, do mojego ciała. I moim zadaniem było dostarczenie tych listów pod właściwy adres. Ja to mówię oczywiście materialnie, symbolicznie. To są przesłania dla ciebie na kolejny czas. Wczoraj otrzymałaś, otrzymałeś przesłania. Nawet jeżeli spałaś, spałeś w czasie rytuału dla Matki Ziemi, nawet jeżeli nie byłaś obecna, nie byłeś obecny. Ale jesteś tutaj dzisiaj, to musisz o tym wiedzieć, że otrzymałaś list, otrzymałeś list od wszechświata. Ten list otworzysz w kolejnym czasie poprzez różne przesłania, poprzez różne wskazówki, poprzez różne znaki. Ty zobaczysz może jakieś numerki. Warto wtedy wrócić na przykład do ceremonii o tym numerze. Tam będzie dla ciebie odpowiedź na Twoje pytanie. Może zobaczysz jakieś zdanie gdzieś, i odczujesz w Twoim sercu, że to jest to przesłanie. Wczoraj otrzymałaś, otrzymałeś list od wszechświata, od źródła. List, wiadomość energetyczną. Um, list. Tak, list, można to tak powiedzieć. W tym liście jest wiele napisane. Różne przesłania, różne przekazy, które. Zauważysz w kolejnym czasie. Musisz o tym wiedzieć, żeby je zauważyć. Dlatego o tym mówię. Miej oczy i uszy szeroko otwarte, żeby to zauważyć. Zauważysz to zawsze w sercu. Ty zobaczysz jakieś zdanie i odczujesz, to jest to. Ty zobaczysz jakieś znaki i ty odczujesz to w sercu. To jest to. I pamiętaj, że jeszcze ten pierwszy słup światła, o tym zapomniałam powiedzieć, aktywował w tobie. Widzenie więcej, czyli wszystkie białe ludziki na Ziemi otrzymały zdolność widzenia tego, czego czarne ludziki nie widzą. Widzenia sieci mroku, metod działania mroku, symboli mroku, jak to wszystko funkcjonuje. Miej więc oczy i uszy szeroko otwarte, żeby widzieć więcej. Ty będziesz teraz widzieć to, czego wcześniej nie widziałaś, wcześniej nie widziałeś, i to również nie jest przypadek, że wydarzyło się to w czasie rytuału, gdzie księżyc był w znaku panny, i wczoraj ta energia mówiła dokładnie. Zobaczysz to, co przegapiłaś, przegapiłeś w ostatnim czasie. I to jest jedno chyba z najważniejszych przesłań. Wczorajszy rytuał dał ci niesamowitą. Niesamowitą moc. Bo dał Ci przede wszystkim zdolność widzenia tego, czego wcześniej nie widziałaś, nie widziałaś. Dał Ci zdolność czytania, rozumienia, symboli, znaków, jak działają istoty mroku, jak to mniej więcej wszystko funkcjonuje. Dał Ci energia źródła dała Ci wsparcie, siłę i moc. Dlatego, jeżeli w ostatnim czasie czułaś czy czułeś zmęczenie, zniechęcenie, czy jakieś takie zagubienie się, to jest już przeszłość, dzisiaj. Na wczorajszym rytuale otrzymałaś, otrzymałeś nową moc. Na wczorajszym rytuale wszystkie pary, które już są ze sobą, otrzymały dodatkową energię harmonii, miłości, zrozumienia, która pomoże Wam jeszcze bardziej w rozkwicie Waszej miłości w związku. Wszystkie Białe ludziki, które są samotne, otrzymały połączenie ze swoją drugą połową, które w bardzo szybkim czasie nastąpi fizycznie. Wszystkie białe ludziki, które są w niewłaściwym związku, otrzymały wczoraj połączenie ze swoją właściwą drugą połową, więc może dojść do tego, że jakiś stary związek się rozpadnie, że jest nie, nie jest oparty na miłości, tylko jest... Z jakichś innych przyczyn razem i trzeba to puścić, aby tą drugą osobę, tą drugą połowę z nią się spotkać. Otrzymałeś, otrzymałeś bardzo ważne przesłanie: połączenie kobiety i mężczyzny jest w tym momencie bardzo ważne. Dlatego, jeżeli jesteś w innym związku, zadaj sobie jeszcze raz to pytanie: czy to jest naprawdę to, bo wielu z Was, wielu z moich klientów było w związkach z tą samą płcią, bo to było wygodne, modne lub z jakichś innych przyczyn. I wiele osób z Was zamawiało u mnie przepowiednie. I na początku Was szokowały te przepowiednie, że w końcu wszechświata jest napisane, że że to nie jest właściwy związek, że trzeba być z mężczyzną albo z kobietą, czyli z tą przeciwną energią. I teraz, po wielu, wielu latach, okazało się, że to jest wasza właściwa droga. Co na początku było szokujące. I tak może być również w Twoim życiu, jeżeli jesteś jeszcze w niewłaściwym związku, że coś będzie dla Ciebie szokujące, ale gdy otworzysz się na to przesłanie, to zobaczysz, że to będzie ta właściwa droga. I na sam koniec, wczoraj otrzymałaś i otrzymałeś list od Wszechświata. Teraz czas, żeby ten list otworzyć i zobaczyć, co jest w nim napisane. Otwórz się na to i idź zgodnie z Twoim sercem. A wszystko będzie tak, jak być powinno. Tego życzę Ci z głębi mojego serca. Widzimy się już teraz w czwartek na naszym 150. spotkaniu, 150. ceremonii o temacie diabeł. Jak pokonać diabła, jak uwolnić się od wszystkiego, jak żyć w pełnej wolności, korzystać z może nieograniczonych możliwości. Jedno chyba z najważniejszych spotkań, jeżeli można tak powiedzieć. I na sam koniec. Całego naszego rytuału, wszystko przebiegło tak jak zwykle, czyli i gest kwiatów, i, yy, i wysłanie energii, i w czasie oczywiście o godzinie 22 było również połączenie z wami, uczestnikami, i tak dalej. O tym już nie mówię, bo to jest normalne. I na samym końcu, gdy skończyłam ten rytuał, to nastąpiła taka cisza, i w czasie tej ciszy przyszedł do mnie mój przewodnik. Czyli to jest istota wyższa niż my ludzie, o ogromnej sile i ogromnej mocy. I powiedział mi, że mam wystawić moją lewą dłoń. Moja lewa dłoń, ja jestem praworęczna, moja lewa dłoń jest tą, która bierze. I położył coś na mojej dłoni. I gdy popatrzyłam, co to było, to był diament. Diament. Ten diament wchłonął się w moją dłoń, tak jakbyśmy wzięli. Kawałek lodu i ten lód, gdy topnieje, prawda, czy śnieg jak topnieje, to też mam takie wrażenie, jakby się wchłaniał w naszą dłoń, gdy się zamieni w wodę. I tak to wyglądało, tak ten diament się po prostu wchłonął w moją dłoń, przeszedł do mojej aury i później mój przewodnik powiedział, że mam położyć moją różdżkę tak, że trzymałam ją w mojej ręce. Dające, która również wydaje rozkazy, prawda? Gdy coś się dzieje, ona używa tej magicznej różdżki. Trzymać dalej w tej dłoni i położyć tą różdżkę wierzchołkiem na mojej lewej dłoni. I tak zrobiłam, i nagle cała ta magiczna różdżka się zrobiła taka diamentowa. To było takie fascynujące, takie piękne. Później miałam Uchwycić tą magiczną różdżkę w moją prawą dłoń jeszcze mocniej i postawić ją tak, jakby była takim wielkim mieczem. I tak ją trzymałam na wysokości serca, i ona w dół tak schodziła tym wierzchołkiem w dół, i miałam takie wrażenie, jak jestem, jakbym była tą postacią na karcie ósemka wielkich arkanów, czyli balans. Harmonia. Ona również trzyma w dłoniach miecz, opiera go na czubku i balansuje na palcach. W tym balansie, w tej harmonii. I tak się zakończył nasz 95 rytuał dla Matki Ziemi. A później jeszcze tak stałam w tej harmonii i zdałam sobie sprawę z tego, że na tym rytuale było tak cicho. Oprócz tego, że dwa razy jakaś żaba kumknęła, to było wszystko. Żadne psy nie szczekały, żadne koty nie miałczały, żadne szczury, myszy nie biegały i nie piszczały, żadne ptaki, em, na przykład nie było żadnej sowy, nie było żadnych odgłosów, również w lesie nie było żadnych odgłosów i nie było żadnych odgłosów cywilizacji. To jest oczywiście związane z aktualną sytuacją, ponieważ u nas jest zakaz wychodzenia od godziny siódmej wieczorem i w weekendy od piątej wieczorem. I to była ta cisza. To było takie wrażenie, jakby być gdzieś w samym na szczycie góry w Himalajach, gdzie nie ma nawet jednej żywej duszy. o Takie to było wrażenie. I tak się zakończył nasz 95. rytuał dla Matki Siemi. I teraz, gdy to powiedziałam, to była godzina, czyli 1, 1, 1, 11. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Twoja Maria Bukarti.